Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest 18-letni Świniczanin, mistrz świata w taekwondo, Jerzy Brzostowski. Witam wszystkich. Jurek, powiedz nam na początek, w jaki sposób zainteresowałeś się taekwondo, bo przyznajmy szczerze, to jest takie dość nietuzinkowe zainteresowanie jak przeciętnego młodego polskiego chłopca. No, oczywiście, kiedy byłem w podstawówce, w drugiej klasie podstawówki, tato pracował z takim panem, którego synowie właśnie trenowali taekwondo. Mhm. Wtedy jeszcze u mojego trenera właśnie Waldemara Zdebskiego. Oni mnie zaciągnęli na trening, ponieważ byłem dosyć rozbrykanym chłopcem, no to wtedy się przydało to jako tego dla uspokojenia. No i tak się zaczęła historia moja z treningami. Na co dzień trenujesz w taekwondo gry w Świdnica, właśnie pod czujnym okiem Waldemara Zdebskiego. Jak ocenisz rolę swojego opiekuna w ciągu swojej kariery? Trener bardzo dobrze zajmuje się treningami, potrafi znaleźć talent u zawodnika, potrafi współpracować z zawodnikiem i do każdego ma indywidualne podejście. Jest to jego hobby, nie ma co powiedzieć, bo trener naprawdę wkłada całe serce w treningi, właśnie w szkolenie swoich zawodników. Wybudował nawet u siebie w swoim garażu w Przędnie salkę taką treningową dla zawodników, którzy jeżdżą na zawody. Tam doszkala ich indywidualnie pod jego okiem. I tam ćwiczy wszystko to, co zawodnicy jeszcze nie mają, co muszą tu dopracować. Wszystkie sprawy, których na treningach się tak nie obejmie. Dużo czasu poświęcasz na treningi? To zależy, kiedy są zawody. W tym roku było ciężko ze względu na szkołę i na maturę. Ale z reguły przed zawodami to jest praktycznie codzienne treningi przed tymi zawodami. One są podzielone na różne etapy, na zwiększenie kondycji, na zwiększenie rozciągnięcia w nogach, o wszystkie doszkolenie techniczne, kopnięć, uderzeń rękami. A na co dzień tak, jeżeli nie ma gdzieś blisko zawodów, to pomagam trenerowi z treningami uczyć takie maluchy w klubie, tam przekazywać swoją wiedzę, taką jaką zdobyłem na zawodach i tą, co od 11 lat wytrenowałem sobie. Czy przed zawodami masz jakieś swoje specjalne techniki koncentracji? Nie, ja zawody raczej biorę luźno, jeżeli o to chodzi. Bardziej jako zabawę, o spotkanie się ze znajomymi, bo z nimi się widzę raz na jakiś czas na zawodach, to najwięcej próbuję czasu spędzać z nimi. Tam na zawodach, czy chwilę przed walką, tam tylko na przygotowanie, na lekkie rozgrzanie się. I tak poza tym to nie ma tak większego, jakichś większych technik. Byłeś mistrzem świata juniorów, niedawno zostałeś mistrzem świata seniorów. Czy widziałeś jakieś różnice między walkami w nowej kategorii? Trzeba zacząć od tego, że walcząc na mistrzostwach świata w Coventry w 2013 roku, miałem czerwony pas, byłem w kategorii pasów kolorowych. Między kategorią juniorów a seniorów nie ma takiej dużej różnicy, oprócz tego, że seniorzy, ci starsi zawodnicy są dużo bardziej doświadczeni, jeżeli chodzi o walki, a juniorzy nie mają jeszcze aż takiego dużego doświadczenia. Różnica największa polega na tym, że właśnie od tego trzeba zacząć, że tutaj walczyłem w czarnych pasach. A między czarnymi pasami a kolorowymi jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o ich doświadczenie, o umiejętność techniki. Walki są dużo cięższe, dużo bardziej wymagające, jeżeli chodzi o samą walkę. Jakie masz plany na przyszłość związane z taekwondo? Wiadomo, niedawno zdałeś maturę. Wiążesz swoją przyszłość ze sportem, czy może masz jeszcze jakieś inne zainteresowania, które chciałbyś realizować w przyszłości? Chciałbym wiązać dalszą karierę ze sportem. W przyszłości chciałbym zostać trenerem, otworzyć swój klub. Cały czas powiększać swoją ilość stopni mistrzowskich, bo stopni mistrzowskich w taekwondo jest 9, w tej chwili mam drugi dan, czyli drugi stopień mistrzowski. W przyszłości, bo w taekwondo tradycyjnym, które do tej pory trenuję, nie ma możliwości wystąpienia na olimpiadzie. Mistrza świata w seniorach już mam, także tylko to jeszcze zostało mi, żeby jakoś w przyszłości może zdobyć, więc w najbliższym czasie chciałbym zmienić to taekwondo właśnie na olimpijskie i próbować bardziej w tamtą stronę iść, żeby jednak spróbować na olimpiadzie wystartować. Czy poza taekwondo interesujesz się jeszcze jakimiś innymi sportami? Lubię oglądać piłkę nożną.
A tak poza tym ogólnie lubię wszystkie sporty, lubię oglądać lekkoatletykę, lubię po prostu oglądać sport. Jurek, powiedz nam, w jaki sposób przygotowujesz się na kolejne mistrzostwa, czy możesz liczyć na czyjąś pomoc? To znaczy do tej pory, jak się starałem, żeby dostać pieniądze jakiekolwiek, to pomogło mi miasto. W tym roku pomogła mi nasza pani prezydent, pani Beata Moskal-Słoniewska, dodając mi pieniądze do wyjazdu, żebym tam mógł sfinansować wyjazd autokarem, jedzenie i samostartowe. Także jej bardzo dziękuję za to. Pomogła mi w tym roku także pani Teresa Świło, poseł na Sejm RP, która także dołożyła mi pieniędzy, jeżeli chodzi o wyjazd na zawody, za co też bardzo dziękuję. I od sporej ilości lat pomaga mi pan Dariusz Jaworski, prezes firmy Dako w Świdnicy, który jest moim sponsorem technicznym, ubiera mnie w ciuchy ze swojej firmy, na każde zawody jadę, reklamując jego firmę. Dziękuję także tutaj rodzicom, bo oni przede wszystkim dają swoje pieniądze na te wyjazdy, płacą ze swoich pieniędzy, które mogliby w dużo inny sposób przeznaczyć niż na same wyjazdy na zawody, ale oczywiście mnie odmówią. Większość wyjazdów na Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, bo to są także dosyć drogie wyjazdy, fundują mi rodzice. Trener czasami nie dostaje w każdym roku pieniędzy na klub, w tym roku dostał. Też także próbuję przeznaczyć na zawodników, także na mnie, żeby chociaż sfinansować startowe na zawodach, nie mówiąc o całym wyjeździe. Także tak wygląda przygotowanie finansowe, jeżeli chodzi o zawody, do następnych zawodów. Tak, żeby one próbowały dostawać pieniądze właśnie od miasta, jakoś, żeby ich reklamować na zawodach. Tutaj próbowałem reklamować miasto Świdnica i za to udało mi się dostać dofinansowanie na zawody. Wspomniałeś o wpisowym. Możesz uchylić rąbka tajemnicy, ile kosztuje wpisowe na takie zawody? Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o samo startowe, to zależy to od federacji i od kraju. Jak jechałem do Coventry, będąc jeszcze w tych kolorowych pasach, to było tańsze. Między kolorowymi a czarnymi pasami jest bardzo duża różnica w sumie wpłaconego startowego. Są to dosyć duże kwoty. Tutaj na tych zawodach, na których teraz byłem, to samo wpisowe to było około 60 funtów. W tamtym roku w Rzymie było to gdzieś około 100 euro, ale w tym roku organizują także Mistrzostwa Świata, były organizowane innej federacji w Rzymie bodajże, czy w Rimini, to tamten koszt startowego był naprawdę wielki, bo tamten koszt wynosił pod 200 euro. To dziękuję, życzymy powodzenia w dalszej karierze i sukcesów, abyś reprezentował dobrze nasze miasto. Dziękuję. Dziękuję.